Z okazji 20. urodzin wydawnictwa SP nie sposób nie spotkać się z wieloletnim redaktorem, panem Michałem Wilkiem, który jest również biblistą, tłumaczem, redaktorem naczelnym miesięcznika Żywe Słowo oraz portalu Bible Note Plus. Witamy. Dzień dobry, witam pięknie. Pana współpraca zaczęła się, zanim jeszcze powstało wydawnictwo SP. Jak to się zaczęło? Ta historia sięga mojej siódmej klasy szkoły podstawowej, kiedy ojciec Józef Tarnawski był redaktorem naczelnym Pisma, bo przed wydawnictwem SP było pismo SP, a wokół Pisma zgromadzone bardzo ciekawe środowisko ciekawych ludzi, studentów zwłaszcza. Spotykaliśmy się raz w roku na kilkanaście dni w Łapszach Niżnych, na tak zwanych zjazdach czytelników SP, a później, kiedy zostałem zaproszony do redakcji, również tu w Krakowie, co 2-3 miesiące mieliśmy zjazdy redakcyjne do późnych godzin nocnych. Debatowaliśmy nad wieloma ciekawymi tematami, później dzieliliśmy się, kto co ma napisać. Ja od samego początku byłem redaktorem tej rubryki poświęconej muzyce, ponieważ na końcu Pisma były trzy takie działy tematyczne. O poezji pisał tutaj krakowski, zmarły już niestety poeta, pan Leszek Moczulski. O sztuce, o historii sztuki ojciec Eugeniusz Grzywacz, świetny historyk sztuki. Natomiast mi powierzono dział muzyczny i w ten sposób wciągnąłem się w środowisko SP. Później, kiedy mieszkałem za granicą, pomagałem wydawnictwu troszkę na zasadzie wyszukiwania ciekawych tytułów i kontraktowania ich. To jeszcze były takie czasy, kiedy internet owszem był, ale z Polską podpisywanie umów to tak fajnie było się znać face to face, niekoniecznie przez internet. I rzeczywiście to był taki etap. A później trzecim etapem było Żywe Słowo, pismo, które najpierw było włoską edycją, później stało się polską edycją. Ja objąłem to pismo 10 lat temu po redaktorze, moim serdecznym przyjacielu, ojcu Grzegorzu Misiurze. I stworzyliśmy tylko polską redakcję i w tym momencie pismo właśnie w ten sposób działa. Jak wyglądała praca redaktora na samych początkach pracy wydawnictwa, a jak to się zmieniało przez lata i wygląda obecnie? No, zmieniało się bardzo ze względu na rozwój technologii i też system komunikacji, jaki mamy w wydawnictwie oraz, można powiedzieć, specjalizację redaktorów. Kiedyś praca redaktora była przede wszystkim kojarzona z pracą nad tekstem, więc taki klasyczny, można powiedzieć, obrazek redaktora, który sobie siedzi z kubkiem kawy i poprawia teksty. Dzisiaj to tak już nie wygląda. Funkcja redaktora w wydawnictwie to jest tak zwana funkcja redaktora prowadzącego, czyli cały proces prowadzenia książki od samego początku, od zakontraktowania książki do wydrukowania, a nawet troszeczkę później, ponieważ w pewnych rzeczach redaktor również uczestniczy w promocji, na przykład bierze udział w różnego typu spotkaniach promocyjnych, no nad tym czuwamy. Natomiast poszczególne etapy wykonują różne osoby, to jest zlecane na zewnątrz, czyli zupełnie zmienił się paradygmat pracy. Wydawnictwo SP jest wydawnictwem działającym przy zakonie PR-ów. Jak wygląda praca w katolickim wydawnictwie? Przede wszystkim na co dzień współpracujemy z ojcami PR-ami i to jest bardzo, bardzo miłe. Z niektórymi mnie osobiście łączą takie więzy dobrej znajomości, przyjaźni. No i treść książek. Nie każda treść nadaje się do wydawnictwa katolickiego. Więc tutaj przede wszystkim ojciec prowincjał czuwa ze swoim imprimatur, czyli z pozwoleniem, co można wydrukować, co nie. No to stwarza takie okazje do kontaktów w zasadzie na bieżąco i to nadaje takiej specyfiki w sumie naszej pracy jako redaktorom w wydawnictwie kościelnym. Czy mógłby Pan przytoczyć jakąś anegdotkę, wydarzenie, które miało miejsce na przestrzeni tych lat w Pana pracy? Kiedy zaczynałem pracować jako redaktor, ja zrobiłem sobie studia podyplomowe z redakcji tekstów i z prawa autorskiego, ale teoria teorią, a praktyka praktyką. To jest jak instrukcja jazdy na rowerze, a potem trzeba wsiąść na rower i jechać.
No i tak się stało, pamiętam do dziś moją pierwszą książkę, którą redagowałem, to była książka o Ewangeliach w roku liturgicznym Raymonda Browna. Świetne tłumaczenie pana Gomoli, naszego krakowskiego tłumacza. No i tak mi ręka drżała, co można poprawić, a co nie, bo to jest taki dylemat. Ktoś tak to przetłumaczył, czy można tutaj skreślić, czy nie można skreślić. I pamiętam chyba po dwóch pierwszych godzinach, to był jeden z pierwszych dni moich pracy, podchodzę do mojej wspaniałej koleżanki, dzisiaj już na emeryturze, pani Ani Matusia, która wiele lat pracowała z nami w wydawnictwie i mówię, Ania, pomóż, co tutaj można ewentualnie skreślić, co nie. I widzę, jak Ania bierze tę kartkę, bo ona pracowała na papierze i kreśli prawie wszystko. I ja mówię, to tak wygląda praca redaktora. I wtedy Ania mi powiedziała taką maksymę, która jest do dzisiaj takim dla mnie mottem. Słuchaj, nie ma takiego tekstu, który dwa razy krótszy nie byłby dwa razy lepszy. I tego się trzymajmy. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję również.